Czy pamiętasz te czasy, kiedy ludzie godzinami w kilkunastometrowych kolejkach stali po kiełbasę, po papier toaletowy czy po banany? Nie. Pamiętasz? Nie, nie, kompletnie nie. Urodziłem się w prawie wolnej Polsce. Dwa tygodnie żyłem w prześladowaniu i możliwym niedostępie do pampersów, ale tak naprawdę tego nie pamiętam. Powinienem zaskarżyć państwo, powinienem się zbuntować, powinienem wszystko to zniszczyć i powiedzieć, że komuna była zła. A tak naprawdę jestem urodzony w wolnej Polsce i szczęśliwy. A mnie to minęło. Wiem, jesteś gówniarz. Nie to co ja. Dwa tygodnie. Dwa tygodnie. W kolejnym odcinku planszówek z muffinem z kanału, a właściwie to na kanale Blueberry Pudding Cake, melduje się Ruda. Oraz Biurko. Zapraszamy. Niestał jest grą, którą dostaliśmy od wydawnictwa Egmont do recenzji. Jest to gra od 2 do 5 graczy, cała rozgrywka zajmuje około 30 minut, no i gramy tak wiekowo, pudełko sugeruje 10+. Od 10 do 110 lat, jeśli ktoś ma 111 już nie może. Nie. Nie, kompletnie nie. Zakazane w ogóle człowieku staniesz przed sądem, koniec to. Okładka przedstawia ludzi stojących w kolejce. Tak. Jak Ruda zaczęła na początku, pamiętasz te czasy? Nie pamiętam. I wyobrażać sobie, żeby stać w kolejce tylko po to, żeby dostać papier toaletowy, albo dostać pozwolenie na dostanie jakichś kajaków, albo w ogóle jakichś butów, żeby nie było krosów, ale wracając do tematu gry. Bo prawdopodobnie zaraz mi się dostanie czymś. W pudełku znajdujemy talie. W 5 kolorach dla 5 graczy. Mamy również sklepy oraz żetony z rzeczami, które możemy dostać w tych sklepach. No rzeczywiście, widać sklepy, zachowali pewien klimat. Najbardziej podobały mi się kartki, które przypominają karty, w które dostało się na towar. No tak, no racja. To prawie jak bony, które mają zamiar wprowadzić. Jest to bardzo prosta gra, którą możemy spokojnie dostać. Ostatnio widziałam w gazetce którego sklepu, nie jestem pewna którego, ale było do nabycia. Do kupienia. Tak, i coraz częściej gry właśnie się pojawiają w ogóle między innymi w hipermarketach, co jest zaskakujące. Gra wygląda fajnie na początku. Otwierasz ją, odczuwasz pewien taki klimat tego PRL-u, więc dla osób, które nie mają w ogóle styczności, wydaje mi się, z grami planszowymi, a które chciałyby dostać jakiś ciekawy produkt na początku, żeby na przykład zaangażować swoich dziadków, którzy bez przerwy grają w kanastę albo w szachy, albo w jakieś inne gry w stylu Chińczyk bądź Monopoly i chcieliby ich przełamać do czegoś bardziej zaawansowanego, a później przywalić na przykład talizmanem albo Forowarkam, to pan tu nie stał. Moja babcia grająca w Forowarkam. Dlaczego ja sobie to wyobraziłam? Przepraszam. Naszym zadaniem w grze jest zdobyć jak najwięcej towarów ze sklepów. Stoimy w kolejce, staramy się uzupełniać kolejkę o kolejne... Masz jakiś towar? O kolejne karty! Tak, ażeby mieć jak najwięcej punktów i żeby zgarniać odpowiednie rzeczy, które są najwięcej punktowane. Interakcji jest sporo, ponieważ sobie cały czas przeszkadzamy. Na przykład ostatnio Paweł mi ukradł przedmiot, który był warty 8, a tak bardzo na niego czekałam. A z towarów co mam? Alkohol chyba? Co to jest? Papier toaletowy, jest czapka, są buty, jest pralka, jest rower, jest nawet kaseta. Pralka Światowid albo Frania. To pamiętam. Franie pamiętasz? Pamiętam Franie. Ja pamiętam Bieszczadę, jak taka jedna stała. Można było gumofilce też dostać. Też są chyba. Chyba tak. To typowo perelowskie. Interakcja? Interakcja jest sporo, ponieważ cały czas sobie przeszkadzam, powiedziałam o tym. Losowość, dociągamy karty ze swojej talii i możemy zdecydować, czy chcemy je wyłożyć w kolejkę, czy chcemy dociągać dalej. Możemy sobie jakoś poukładać. No oczywiście wylosowując karty z deku, no to jest losowe, tak? Ale później układając już w jakiś sposób sobie to możesz przemyśleć i ustawić. Więc no tak, przecież zawsze tak jest. No wiem, no patrzę się na tą grę i przyznam ci się, że jakoś tak ładnie jest wykonana i fajnie, no ale to nie jest mój typ. Nie, bo on lubi, on jest fanem ogromnych strategii. Ogromnych, strasznie ciężkich i w ogóle. Ja natomiast bardzo często grywam z dziećmi i powiem wam, że akurat ten tytuł nadawałby się. W związku z tym, że jest łatwy, w związku z tym, że jest ciekawy dla nich, bo one nie wiedzą, co to znaczy, więc ma jakiś tam zalążek edukacyjny, co się działo w tamtych czasach. I czas rozgrywki nie jest bardzo długi, także dzieciaki się nie nudzą. No i my też się nudziliśmy, wiesz, jak ostatnio Grzesiek przeżywał. To jest trzeci i będzie ten, będzie mi źle i w ogóle nic nie zrobi. Tak było. Bo to jest PRL, każdy przeżywa PRL według uznania. Znaczy ciężki moment w życiu, bardzo ciężki, te 2 tygodnie mojego życia. Wiesz co, gra jest polecana
i często dostępna w różnych księgarniach. Mamy ją na półkach, mamy ją w hipermarketach, mamy tym dobry początek, wspominamy, ale możesz powiedzieć, że śmiało ją polecasz tak ze wszystkich tytułów? Zależy, ponieważ dla starych wyjadaczy nie jestem pewna, czy to po prostu do nich trafi. Raz spoko, można zagrać, ale tak na dłużej, żeby wracała na stolik, może być problem. Ale tak jak mówię, że z jakimiś takimi młodszymi, z młodzieżą, która nie ma styczności w ogóle z grami planszowymi, czy na eventy... Albo element edukacji w szkole podczas lekcji historii. Tak, to byłby super pomysł. Naprawdę fajne. Teraz... A jeszcze trzeba zwrócić uwagę na to, że gra jest dość tania. Już gdzieś widziałem, że za 45,90 można ją kupić. Nawet na promocjach w ogóle jeszcze ktoś może w razie czego również znaleźć w ciekawej ofercie. I chcesz kogoś zarazić, chcesz komuś pokazać grę, grę planszową, nieskomplikowaną, taka, która no, uczy, albo najmniej wprowadza do bardziej zaawansowanych mechanik, to pan tu nie staje sam raz. No minusem jest to, że właśnie ludzie, którzy są w planszówkach, znają temat od właściwie do... od początku do końca. Nie jestem pewna, czy będą chcieli do tego wracać, tak? Żeby wracać, no nie? Tak nie jak no. Do Neuroshimy się wraca. Nie no, po prostu wkładacie gdzieś tam na półce, prędzej czy później przychodzi ciotka, teściowa, świekra albo jakakolwiek inna istota niższego, większego, podrzędnego rzędu. Babcia, która ma 90 lat. No, babcia, która ma 90 lat i właśnie przychodzi wam dać na grę planszową tak 50 zł, to akurat możecie te 50 zł wydać na to, żeby kupić grę planszową, żeby chociaż raz dać jej coś, po czym babcia da wam 100 zł i kupicie sobie dwie nowe gry. Tak zawsze to działa. Babcie to są cudowne stworzenie. Ty jesteś straszny! Nie. Ty materialisto! Jaki materialisto? Pan tu nie stał, to jest seria w ogóle gier. A więc mamy kilka podobnych tytułów, które różnią się ze sobą elementami, jakością, wielkością, nawet wielkością i wyglądem pudełka. No, no nie wielkością, no ale są inne, są Demoludy, jest Cięciarz. Także to są dwie jakby gry. Tak, ale z różnymi zasadami. Delikatnie, więc modyfikowane zasady. Więc? Klimat ten sam. Klimat ten sam. Mafinowa skala ocen. Wiesz co, ja właśnie się zawsze łamię, bo przez to, że my gramy w gry planszowe, wydaje mi się, że czasami możemy dać na przykład złą ocenę, tylko przez to, że już zgramy za dużo. Dla osoby, która, jak powiedzieliśmy, zaczyna, prawdopodobnie to będzie punkt wyżej, dwa czasami. Dla nas, wyjadaczy, jakby to powiedzieć, wyjadaczy chipsów i w ogóle złamania zębów na niejednej rzeczy, grania w talizmana po kilka godzin albo w jakiejkolwiek inną grę, to wydaje mi się, że dla mnie trzy. To jest trzy. Aczkolwiek zaznaczamy, że dla osoby rozpoczynającej, na eventy, tak jak nieraz prowadzimy eventy Games Roomy, jest to gra, która na pewno będzie często lądować na stolikach. Akurat, no właśnie tak. Najlepiej podczas eventów właśnie trafiają do tego gry, które są mało skomplikowane, które wciągają za pierwszym razem, w którym tłumaczenie zasad nie trwa 20-30 minut, tylko w 5 minut tłumaczysz. A, i tego co nie powiedzieliśmy. Ta gra po przeczytaniu bardzo krótkiej instrukcji dosłownie możecie zacząć w nią grać. To jest chyba, no nie wiem, 5, 6, 7 minut i zaczynasz w nią grać. No przeczytasz i grasz. Po prostu. Nie tak jak czasami, że otwieracie i patrzycie 30-40 stron na przykład instrukcji. I w pewnym momencie człowiek tak... A może zrobię to jutro. Albo półtora roku później. Są takie gry, które leżą od... dawna. Piórusiu. Mm-hmm. Gdzie zapraszamy naszych oglądaczy, widzów, podglądaczy. Cytując Rudą, zapraszamy was na Instagramy, w których Ruda pstryka foty, które w razie czego są bardzo ciekawe i wciągające, pokazuje tam swoją twarz oraz małą ilość pryszczy, ponieważ co jak co opcja Instagram ma wypiększanie. Zapraszam was również na nasze Google Plus, o której prowadzę ja i tak w ogóle cały czas ona wspomina o swoich, a o moich nie. Na Google Plus, który możecie przeczytać o każdym możliwym materiale, który został przez nas udostępniany i zobaczyć, jaki event planujemy, na Facebooka komentować, wklejać na przykład jakieś brzydkie zdjęcia, jakieś hejty na Rudo i pochwalić waszego, kochanego prowadzącego. I w ogóle do zobaczenia niedługo, odmeldowuje się Piórek. Nie powiedziałeś o Twitterze ani o blogu, więc ja powiem o blogu, który znowu ja prowadzę. Zapraszam na bloga i na Twittera. I Piórko jest beznadziejny, więc wcale go nie słuchajcie, on zawsze kłamczuszczy. A teraz odmeldowuje się Ruda. I Piórka. Cześć. Cześć.